Dzień dobry, Sławomir Szczepanic. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Witam również Michała Wieszczyckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawisz się pokrótce? Jestem konsultantem Lin. Ostatnio coraz więcej w projektach międzynarodowych, więc niestety coraz więcej wyjazdów. Co się wiąże z pracą konsultanta, również trenerem. Coraz częściej zdarza mi się nie tylko wdrażać rozwiązania, ale również inspirować innych, żeby te rozwiązania wdrażali samodzielnie. A oprócz tego jestem przy okazji Black Beltem Lean Six Sigma. Nazywam się Sławomir Szczepaniec, jestem dziennikarzem, promotorem marki i możecie przeczytać moje artykuły m.in. w Szefie Utrzymania Ruchu, a także posłuchać mnie na mediach społecznościowych takich jak LinkedIn. Połączcie się z nami, ze mną oraz z Michałem. Dzisiaj będziemy mówić troszeczkę o mierzeniu, o metrologii, można powiedzieć, w Lean, dlatego że ja zajmuję się czymś takim, ale w odniesieniu do wartości elektrycznych. Ostatnio nagrywałem z Kamilem Torczewskim polowanie na Lina, gdzie mówiliśmy o tym, co należy zabrać ze sobą w gębę, w jaki sposób należy realizować właśnie pomiar tego wszystkiego, co tam się dzieje. Ja chciałbym przypomnieć może, no przede wszystkim bierzemy swoją głowę, która się bardzo przyda, ponieważ to jest najistotniejsza rzecz, żeby być doskonale przygotowanym merytorycznie, ale oprócz tego przyda się na pewno notatnik, długopis, miarka i stoper. Co ty na to? W głowie się najbardziej przydadzą oczy. To także może przede wszystkim zabrać oczy. No, dla niektórych węch, dla niektórych pewnie też się jakiś dotyk przyda. Chodzi o to, żeby ten proces właśnie poczuć, zobaczyć. I zwąchać. Tak. To wszystko, co chcemy generalnie, żeby zebrać fakty. Bo oczywiście w Lean opieramy się wyłącznie na faktach i do tego ma to wszystko prowadzić. Ostatnio coraz częściej zamiast stopera, zamiast notatnika zabieramy w gębę tablety i aplikacje, które pozwalają nam dużo naszej pracy takiej żmudnej jako Lean Managerów, zliczania, przeliczania, sumowania, tworzenia grafik, żeby to potem ładnie zaprezentować wyniki naszych pomiarów, po prostu wykonują zamiast nas same. Zaczyna to się sprowadzać tylko do klikania, ale bo tak naprawdę to te pomiary, one nie są najważniejsze. Najważniejsza jest właśnie ta obserwacja, to nasze rozumienie procesu i dlaczego on jest taki, a nie inny. A pomiary mają nam tylko ewentualnie w tym pomóc albo udowodnić, że było szybciej, było wydajniej, było z mniejszą ilością błędów. Albo nie. No niewątpliwie zgodzę się z tobą, ale słyszę bardzo dużo o tym, że na przykład dane w postaci czasu są eksportowane często przez sterowniki przemysłowe, które są umieszczone w robotach i w tej chwili możesz łączyć się już z komputerem, masz plik raportu, który dokładnie powie ci co do części setnych sekundy, w jaki sposób maszyna wykonuje tą pracę. Czy takie pliki wsadowe otrzymujesz? W jakich aplikacjach pracujesz, jeżeli powiedziałeś już, że na tablecie uruchamia jakąś tajemniczą aplikację, a może to zwykły Excel? No to kiedyś był zwykły Excel, teraz to już rzeczywiście nie jest zwykły Excel. Tak, rzeczywiście teraz jak się buduje nowe fabryki czy też nowe procesy, to aspekt pomiaru procesu jest już w niego wbudowany, jest pewną oczywistością. Natomiast nadal w bardzo wielu miejscach obserwujemy brak tego i konieczność pomiarów ręcznych. Ja akurat jestem zwolennikiem pomiarów ręcznych, znaczy oczywiście dane z systemów są bardzo ważne i szczególnie tam, gdzie są jakieś bardzo krótkie interwały, to ma znaczenie, albo po prostu, żeby zebrać dużą ilość danych do jakiejś obróbki statystycznej, to wtedy takie systemy oczywiście mają duży sens. Natomiast niezależnie od tego, prawdziwy Lean Manager sam idzie i sam ogląda, szczególnie, że jego często interesują wycinki procesu, albo właśnie on prowadzi eksperyment i chce zobaczyć, co by było, gdyby było inaczej. Dlatego musi sam pomierzyć, samemu zaobserwować jakąś tam zmianę, którą wprowadził czasami w jakimś wycinku procesu, w jakimś laboratorium, które z natury rzeczy jest jakimś tylko jakimś modelem dla naszego procesu i w związku z tym nie ma tych narzędzi pomiarowych. A jakie to są aplikacje? No, Lean Passion posiada taką, rozwija aplikację LPE, Lean Process Excellence, która jest właśnie takim dobrym przykładem, którego my używamy do
poczynając od po prostu mierzenia czasu cykli, kończąc na budowie mapy sumienia wartości, której możemy po prostu pewne jej części mierzyć i potem automatycznie to się nam wylicza i jakby widzimy zmienioną mapę sumienia wartości, albo co by się stało, gdybyśmy zrobili tak, jakby ona wyglądała. Także zdecydowanie to bardzo przyspiesza pracę i ułatwia i pomaga nam w tym, co w robieniu tylko tego, co powinniśmy robić, czyli w eksperymentowaniu i usprawnianiu. Dopóki w fabryce są ludzie, z ludźmi można też rozmawiać. Na pewno nie da się rozmawiać z robotem, przynajmniej nie bezpośrednio. Może to zrobić programista. Już niedługo będzie można. Nie wiem, czy widziałeś, Sławku, jest już coraz więcej robotów, które naprawdę zaczynają się porozumiewać za pomocą bardzo prostych, zresztą nasze telefony już z nami rozmawiają, Siri i tak dalej. Słyszałem ostatnio, przepraszam, że ci wszedłem słowo, ale słyszałem ostatnio, w Japonii została wdrożona sztuczna inteligencja, która wstępnie analizuje wnioski, jakieś, nie pamiętam dokładnie, o co chodzi, ale chodzi o jakąś dokumentację związaną z ubezpieczeniami na życie, czy to są wnioski o rozwiązanie ubezpieczenia, czy o zmianę jakieś, czy o wypłatę. I tak naprawdę człowiek już tam tylko służy do podjęcia ostatecznej decyzji, natomiast ta sztuczna inteligencja właśnie wykonuje tą całą taką tą pracę przygotowawczą, człowiek tak na samym końcu po prostu tylko podejmuje tak lub nie decyzję. I ona się właśnie tam, ci pracownicy podejmujący decyzję komunikują właśnie z systemem normalnie za pomocą instrukcji głosowych. Dlaczego tak wybrałeś, a czy wziąłeś to pod uwagę? I sztuczna inteligencja generuje odpowiednie odpowiedzi i upewnia, że tak, że wzięła to pod uwagę, albo że nie. A jednak człowiek jest potrzebny, choćby po to, żeby zastanowić się nad tym, w jaki sposób zoptymalizować algorytmy działania takiej maszyny. Ja rozumiem, że to jest sztuczny mózg, ale być może któregoś dnia i tobie przyjdzie wziąć udział w takiej pracy, która będzie polegać na przystawieniu krzesła do robota i porozmawianie z nim, dlaczego postępujesz tak i tak w czasie tego procesu. Bardzo bym chciał, to naprawdę byłoby bardzo pasjonujące. Ja jestem akurat optymistą, uważam, że to nie jest dla nas absolutnie zagrożenie, tylko to jest ogromna szansa, żeby właśnie te najbardziej proste czynności móc przekazać innym, tak żebyśmy my dodawali jeszcze więcej wartości, my w sensie ludzie. No cóż, jest to taka optymistyczna wizja pracy prezentowana w latach 70., gdzie każdy będzie miał więcej czasu, ludzie będą mogli oglądać więcej M jak Miłość oraz pić więcej kawy w domach. No, tak daleko bym się nie posunął. Myślę, że znajdziemy sobie na pewno pracę. Znajdziemy sobie sposób na użycie naszego czasu. Będzie on po prostu, ja jestem o tym przekonany, ciekawszy. Pracować efektywniej i mieć więcej czasu dla siebie. I to będzie dobry skutek optymalizacji procesów produkcyjnych. Ja chciałbym podziękować tobie za tą dzisiejszą krótką rozmowę, zaprosić do wysłuchania rozmów dłuższych, dlatego że rozmawialiśmy już o współuczestnictwie w pracy. Ta rozmowa jest dwuczęściowa, umieszczona na moim profilu LinkedIn, dodatkowo jeszcze o TWI, szczególnie o module instruowania pracownika. Natomiast w przyszłości sądzę, że spotkamy się jeszcze, można cię znaleźć właśnie na portalu LinkedIn. Ja tam również jestem. Połączcie się z nami, komentujcie to, co nagrywamy, tak abyśmy mogli tworzyć jeszcze lepsze podcasty o tematyce Lean Manufacturing. Dziękuję. Dziękuję, będzie mi bardzo miło. Lean po polsku.